Kończę, Dani, co to przerwało. Tak jak wspomniałam, Womanity to lżejsza wersja. Dużo bardziej mi odpowiada niż wersja klasyczna. Również bardziej odpowiada mi niż wersja likierowa. Innych wersji już nie poznałam. Natomiast ten zapach jest dla mnie niesamowity pod tym względem, że jest naprawdę wielowymiarowy i za każdym razem układa się inaczej. Inna faza się po prostu bardziej wybija. On ma w sobie figę. To jest taki bardziej jednak owoc figi. Ma też kawiar, na szczęście w tej wersji nie jest wyczuwalny, przynajmniej dla mnie. Jest pewnego rodzaju taka nadmorskość, są truskawki, jest właśnie wiatr, jest nuta orzecha laskowego, której nie ma w nutach, ale ona również pomyka w tym zapachu. Swoją drogą bardziej zintensyfikowana jest w wersji likierowej, tam już konkretnie jest w nutach. I też podlinkuję w opisie filmik z nutą orzecha laskowego. Mało osób obejrzało ten filmik, nie wiem jak to tam wyglądało. Ja chyba w tym momencie zostawiłam dużo filmików, jeszcze raz w każdym razie podlinkuję. Kto jeszcze nie oglądał, to zapraszam. Kolejny zapach to Hermé, chociaż słyszałam, że się powinno mówić Hermès, ale mi bardziej pasuje Hermé. I tak sobie będę mówiła dalej. Kelly Kalesz, woda perfumowana. Przepiękny zapach, dodatkowo w bardzo ciekawym flakoniku. Takim w sumie dość minimalistyczny, tutaj jest ten motyw kłódki. Zapach do potestowania chyba aktualnie i w Douglasie, i w Sephorze, i właśnie chyba ta wersja jest do potestowania, z tego co się orientuję, chociaż nie jestem pewna, może woda toaletowa też, albo tylko woda toaletowa. W każdym bądź razie woda toaletowa jest inna i to jest inna pod takim względem, nie jest tyle inna, że jest lżejszą wersją wody perfumowanej. To jest zapach, który no, w klimacie jest podobny, w takich skórzanych klimatach, natomiast woda toaletowa to jest taka skóra, która może nie do końca być przystępna, natomiast tutaj jest tutaj połączona skóra z różą, z taką nutą bym powiedziała ciała, cielesności, siana też, i przez ten zapach jest niesamowity, jest kompletnie inny od wszystkich, no zupełnie inny jak na zapach różany, zupełnie też inny jak na zapach skórzany, więc tak naprawdę taki ciekawy miks tak naprawdę nut, co daje taki fajny efekt, bo ten zapach jest taki trochę sielski, trochę właśnie taki kobieco-cielesny, erotyczny, intymny i jednocześnie taki elegancki przez tą nutę skóry. Skórę to tutaj Iris chyba z fiołkiem daje taki efekt. Swoją drogą wreszcie muszę zrobić filmik o fiołku. Co tam dalej? Sublime Balkis. Mój kochany zapach, róża z zielonym tłem, no po prostu cudo, cudo, cudo. Jak widać, ja mam już po prostu tak mało, że to już będzie chyba flakon zdenkowany zaraz. To jest świetny zapach sauté, to jest świetny zapach w połączeniu na przykład dodanie większej zieloności Diptyque L'Ombre d'un Slow. To jest świetny zapach również w połączeniu z jakimiś innymi, gdzie on nadaje po prostu takiego chłodu, dystansu, takiej właśnie wytrawności trochę. Dodatkowo w użyciu też była mandarynka osmotyczna Il Profumo, przepiękna mandarynka, no, całkowicie naturalna. To są te perfumy, ja chyba o nich mówiłam już, znaczy na pewno mówiłam w jakimś filmie, ale nawet chyba ostatnio mówiłam. Chyba w dzienniczku perfumowym, czy w zasadzie co właśnie użyłam, z zapachem również Arancio, El Herbolario. I na koniec owa perełka. Perełka wygląda tak, jeżeli chodzi o flakon. Jeżeli chodzi o kartonik. Tak, tylko że ja mam zawsze problem z tymi kartonikami, jak to otworzyć. Wczoraj otwierałam, miałam już nic wsadzać do tego kartonika i znowu wsadziłam. A więc kartonik jest różowy. Wydaje mi się, że kolor w aparacie trochę ociepla. Ma taki motyw jakby roślinny, jakieś gałęzi. To jest woda perfumowana, zapach się nazywa Wistful. Marka to jest Amway. To jest woda perfumowana. Podobnie wygląda flakon. Powiem szczerze, że na żywo właśnie tak jak tu widzę, on nie wygląda tandetnie w porównaniu z tym jak go widziałam wtedy właśnie na aukcji. Wyglądał mi tak strasznie tandetnie, jakoś tak jak po prostu przyszedł i jak po prostu go mam w dłoni. I ten motyw tej gałęzi po prostu to fajnie wygląda. Nie jest źle. I butelka jest jakby taka cieniowana. Jaśniej, ciemniej. To jest około 50 ml i z tego co wiem chyba ta woda występuje tylko w takiej pojemności. I to jest owa perełka. W nutach mamy różne owoce, maliny, truskawki, jest też żurawina, jest to przemoc do kadzidła.
i to kadzidło w połączeniu z owocami, takimi właśnie różnych klimatach leśnych, daje efekt. A zagadka może, o, może ktoś sobie pozgadywać, daje efekt pewnego niszowego zapachu. Podpowiem, że jest to zapach na wyłączność w Galilu i że jest to zapach marki, którą po prostu ubóstwiam. I też mogę podpowiedzieć, że inny zapach tej marki był dosyć niedawno, swoją drogą z tą samą pewną nutą wiodącą, omawiany. Piękny zapach, kiedyś omawiałam tak zwane takie cudowne trio z pewną nutą tej marki. Swoją drogą też trio stanowiło ranking tej marki. I właśnie ten zapach jest ukazaniem nuty pewnego owocu leśnego na słodko. Oczywiście to nie jest tak, że ten zapach to jest identyczny, identyczne parametry, identyczne, nie wiem, trwałość, wszystko jest to idealnie, oczywiście, że tak nie jest, ale ten zapach, o którym wspominam, kosztuje, no nie wiem, powiedzmy niecałe 800 zł. Natomiast no, Wistful można trafić dużo, dużo taniej, więc myślę, że to jest taka peruka, którą warto poznać. Oczywiście trwałość nie jest aż taka dobra, ale myślę, że jest naprawdę, naprawdę przyzwoita. Zapach w pewnych fazach no po prostu jest łudząco podobny tego zapachu. Innych taka pewna nuta się pojawia na mojej skórze, która trochę go odróżnia. Dodatkowo po sięgnięciu no przez ileś tam sekund czuć alkohol, oczywiście to też nie jest tak, że to jest coś złego, bo w większości perfum niestety po sięgnięciu czuć alkohol i nigdy nie należy wąchać od razu, tylko po prostu pomachać. Nie wiem, czy to dłonią, czy nawet jak sięgniemy, to tak sobie pomachać, jakby nam było, nie wiem, duszno. I to po prostu spowoduje szybsze wyparowanie alkoholu, więc to tak a propos tego. Natomiast no, ta nuta jest, w przypadku tego niszowego zapachu, tam akurat tej nuty nie ma. Tak dobrze są skomponowane zapachy, że, nie wiem, utrwala, czy jest jakiś inny po prostu, że to nie jest jakiś taki, w cudzysłowie, tani alkohol. No niestety tak to wygląda, że w większości perfum tak to jest. No w większości dobrych zapachów ta nuta alkoholu jest. Chociaż trzeba przyznać, że w niszy jakoś to jest trochę inaczej rozwiązane, to ten alkohol głównie towarzyszy jednak zapachom mainstreamowym. Taki wyczuwalny. No i to tyle. Ciekawa jestem, czy ktoś zna jakiś inny zapach marki Amway. Ja jeszcze osobiście poznałam jeden zapach. Anticipation? Nie pamiętam. Anticipate? Chyba coś takiego. Intense, poznałam właśnie dzięki tej korzence, bo akurat ma flakon. To jest zapach dla miłośników klimatów takich słodziaków mainstreamowych, typu nie wiem, Flower, Bon Lavier, Belle i tak dalej. Natomiast muszę przyznać, że według mnie wypada lepiej niż tego typu słodziaki i ma coś z słodyczy, nie wiem, Foggia Amalia Gourmand, czy też w podobnych klimatach jest też El Herbolario Papavero. Także mam wrażenie, że ta słodycz jest takich jednak wyższych lotów, przez co jest ciekawy, natomiast no nie jest to nie są moje klimaty. Ten zapach natomiast no na pewno będzie to zapach używany. Jestem zadowolona z zakupów ciemno. Nie wiem, czy go tak jestem w stanie rozłożyć, żeby faktycznie te nuty tak rozłożyć, że jest malina, żurawina. Wydaje mi się, że to jest bardziej taki jednak połączenie różnych owoców, taki efekt to po prostu w sumie daje. Mnie jeszcze zastanawiało, ciekawiło kilka zapachów tej marki, ale właśnie poczekam, może ktoś akurat zna. Z tego co wiem, to one ileś lat temu jakieś takie, nie wiem, nie żeby było na nie boom, ale one były jakieś okres popularne. Więc liczę, że ktoś będzie kojarzył. Nie wiem, czy te zapachy się zmieniły, bo z tego co widziałam, pozmieniali flakony. Być może jakieś tam też reformulacje zaszły, natomiast muszę przyznać, że ten zapach jest naprawdę udany i dodatkowo moja koleżanka właśnie będzie miała odlewkę tego zapachu ode mnie, to też właśnie do niej się udam, to skonfrontujemy, czy ten zapach jest taki właśnie, jak ona pamięta z tych dawnych lat, czy też właśnie jednak jakieś tam zmianom uległ i czy to są zmiany na gorsze, czy na lepsze, bo też nie trzeba tak zakładać, że od razu będą zmiany na gorsze. Zdarzają się zmiany na lepsze w przypadku reformulacji, chociaż są to zmiany bardzo rzadkie. Dziękuję za uwagę. Chętnie poczytam, co u Was ostatnio w użyciu, czyli zapraszam do dzielenia się w komentarzach opiniami z Waszymi dzienniczkami perfumowymi, nie wiem, z dnia dzisiejszego i ostatnich kilku. Tak, zawsze jest szansa wymienienia opinii, a i też może czymś ciekawym po prostu mnie zaintryguje. I tak to wygląda. Swoją drogą, jak już nagrywam, bo to już będzie chyba ostatni filmik dzisiaj,
to mam nadzieję, że tam adresu nie pokazałam na tej kopercie. Mam w kopercie dużo różnych próbek. Pozbierałam sobie różne próbki, które będę chciała recenzować, albo po prostu, nie wiem, no jakieś tam próbki z różnych miejsc pozbierałam, żeby po prostu się żeby się nie pogubiły. Ja mam bardzo dużo takich po prostu samplerków z różnymi ilościami. Są rzeczy, które albo sobie sama obsikiwałam, albo nie wiem, kupowałam, albo nie wiem, ktoś mi coś wysłał, więc po prostu są różne. Co na przykład, bo to chodzi też o to, że te zapachy mogą się pojawiać, mogą się pojawić w formie dzienniczka perfumowego, czyli takiej też w sumie w części mini recenzji, albo też nie wiem, przedstawienie jakiejś nuty zapachowej, nie wiem, przegląd marki, więc tak naprawdę różne, albo recenzje. Tutaj na przykład mam nie wiem szczerze mówiąc co mam. Lovely. Lovely to mi się kojarzy z stara Jessica Parker Lovely, ale to chyba jest coś innego. Tylko tak tu się rozmazało. Chyba ale Rehab Lovely. Jak dobrze zrozumiałam. Tutaj mam trochę takich samplerków z cyferkami. To są zagadki, które już kiedyś odgadłam, ale właśnie też po części będę go recenzować. Co dalej? Salvador Dali Pure Homme. To tak a propos cyklu recenzji męskich. Dam Darkowi, żeby sobie użył. To potestuję. Dalej mamy El Herbolario Legni Fruttati. To po prostu może będzie już przegląd marki El Herbolario. Następnie El Herbolario Iris. I sobie gdzieś tutaj dam. Co tu jeszcze jest? Profumum Roma Arso. I to jest zapach, który na pewno będzie recenzowany, albo po prostu zrobię filmik o nucie lasu, nucie choinki. Nut de tuberos. To chyba zrobię przegląd stricte tuberos marki L'Artisan. Jeszcze z El Herbolario. Specjalnie tak wolno mówię tą nazwę, po prostu mam problem łamaniec języka. Accordo Viola, czyli fiołek iris, jakiś tam owocowy zapach z El Herbolario. Tu już dalej te zagadki, nie zagadki. Aqua Colonia Rabarbar. Kiedyś robiłam recenzję, jak dostałam paczuszkę od Agnieszki z zapachem. Tam była chyba limetka and nutmeg. Czyli limetum, coś takiego. To wtedy właśnie była mowa o takiej wodzie z tej marki. Wspominałam, że okropny jest Royal List, zdecydowanie odradzam. Żadnych winogron tam nie czuć, to jest typowa woda męska, kolejka taka w starym stylu. Natomiast tutaj jeszcze odnośnie rabarbaru, to taka fajna zmianka może być na lato, bo rabarbar świetna ta na taki okres. I Ferrari Leader Essence, to też a propos recenzji męskich zapachów. Już kiedyś recenzowałam Vetiver Essence, zresztą pojawi się w rankingu zapachów męskich. Świetny, niedrogi zapach z przepięknie ukazanym Vetiverem, taki właśnie zielono-drzewny. Według mnie jeden z takich najfajniejszych klimatów, jeżeli chodzi o męskie zapachy. Dużo lepsze według mnie są to klimaty niż, nie wiem, jakieś takie kolońskie, bo te kolońskie często wybrzmiewają bardzo tanio, natomiast taka drzewność to przeważnie jest taka bardzo szlachetna. Dziękuję.